Witam wszystkich bardzo serdecznie. Zapraszam do zajmowania miejsc. Bardzo się cieszę, kochani, że mogliśmy dzisiaj się spotkać w ten deszczowy poranek. Wybiła godzina 10 i nabożeństwo w społeczności chrześcijan baptystów Oaza w Wiśle rusza. Bardzo, bardzo wszystkich serdecznie witam i takim dobrym zwyczajem w naszej społeczności są pozdrowienia, być może są u nas osoby gościnnie, które nas odwiedziły i chciałyby przekazać pozdrowienia. To jest właśnie ten czas. Czy jest ktoś, kto chciałby przekazać pozdrowienia? Nie ma, nie widzę, nie ma pozdrowień. Do naszych słuchaczy oglądających online, wy zabierzcie pozdrowienia w takim razie dla siebie. Kochani, też chcemy wiedzieć, co się będzie działo w najbliższym czasie i bardzo bym poprosił teraz Gosię, która przekaże nam kilka ważnych informacji na temat życia zborowego, co i kiedy się będzie odbywało. Dzięki. Witam wszystkich serdecznie. Właśnie, chciałam bardzo tutaj też poinformować nas, bo zaczyna się też taki szczególny tydzień, gdzie właśnie będziemy mogli też uczestniczyć w różnych nabożeństwach, a o której i w które dni, to zaraz powiem. Zacznę od spotkania środowego. Na spotkanie środowe właśnie zapraszam na 18:30. Razem z pastorem będziemy mogli... Nie jestem wtajemniczona, co pastor przygotował, natomiast grupa z Izraela wróciła, więc domyślam się, że coś pewnie się podzielą swoimi doświadczeniami. Natomiast już właśnie chciałabym zaprosić na spotkanie środowe na godzinę 18:30 w kościele. Teraz jeszcze chciałam właśnie też poinformować, że biblioteka działa i można z niej korzystać po nabożeństwie. Zawsze mamy tą okazję, żeby odwiedzić i wypożyczać książki. Będzie trochę wolnego, także można też poczytać. I to w zasadzie wszystkie mam ogłoszenia. Jeżeli są jeszcze właśnie, które pojawiają się, takie imprezy działające na terenie naszych okolic, to jest na pewno na tablicy ogłoszeń, są plakaty, można się zapoznawać. Wiem, że właśnie jest i konferencja dla małżeństw i narzeczeństw, także można się jeszcze zapisywać, są wolne miejsca. Joachim też dawał informację, że można właśnie się zapisywać na tą konferencję. A plakat jest na tablicy. Także to są wszystkie ogłoszenia. Jeszcze wiem, że Dorotka chciała powiedzieć słowo, ale ja przygotowałam z Księgi Izajasza i chciałabym się podzielić tym słowem przed modlitwami, przed takie inspirujące też do tego, żeby uwielbiać Pana. Pewnie Dorotka ma też przygotowane słowo, ale to też jest takie od serca dla nas wszystkich. Z Księgi Izajasza, 61 rozdziału, od 10 i 11 werset. Bardzo się będę radował z Pana. Weselić się będzie moja dusza z mojego Boga, gdyż oblókł mnie w szaty zbawienia, przyodział mnie płaszczem sprawiedliwości. Jak oblubienica, który wkłada zawój, jak kapłan i jak oblubienicę, która zdobi się we własne klejnoty. Bo jak ziemia wydaje swoją roślinność i jak w ogrodzie kiełkuje to, co w nim zasiano, a właśnie jest ten czas, kiedy siejemy, tak wszechmocny Pan rozkrzewi sprawiedliwość i chwałę wobec wszystkich narodów. Amen. Witam Was wszystkich serdecznie. Rozpoczął się miesiąc kwiecień, także ja mam ten przywilej, aby złożyć życzenia urodzinowe wszystkim, którzy urodzili się właśnie w tym miesiącu. W naszym zborze są to dwie osoby, jest to Jeremiasz Bujok i Marek Łojek. Więc Wam i tym wszystkim, którzy się urodzili i słuchają, chciałam życzyć wiele błogosławieństwa Bożego, wiele pokoju, radości, prowadzenia w Bogu i
Mam tutaj dla was przygotowany psalm 103 od 8 do 11. Miłosierny i łaskawy jest Pan, cierpliwy i pełen dobroci. Nie prawuje się ustawicznie, nie gniewa się na wieki. Nie postępuje z nami według grzechów naszych, ani nie odpłaca nam według win naszych. Lecz jak wysoko jest niebo nad ziemią, tak wielka jest Jego dobroć dla tych, którzy się Go boją. Jak daleko jest wschód od zachodu, tak oddalił od nas występki nasze. Wszystkiego dobrego wam życzymy. Wiele błogosławieństwa Bożego. Dziękuję. Dziękuję wam bardzo za te cenne wiadomości i też jeszcze wyrażę radość, że grupa wysłanników do Izraela wróciła szczęśliwie. Dziękujemy pastorowi za cenne relacje. To też było fajne, że mogliśmy tak jako Kościół uczestniczyć, prawda, w tym, co tam widzieli i przeżywali. I mam nadzieję, że będzie czas, że też się podzielicie. O, Wiesiu nawet był gotowy kilka słów powiedzieć całkiem spontanicznie. Proszę. Tak, na spontana. Wszyscy wróciliśmy, to jest fakt. Nikt tam nie został, choć niewiele brakowało, ale to tak żarty żartami. Ja chciałem podziękować, nie ma wszystkich nas, szkoda, ale tak chciałem podziękować każdemu z imienia za udział w tej wycieczce, trochę wyprawie. Mieliśmy bardzo mało czasu, raptem 5 dni plus dojazdy. W ciągu 5 dni zwiedziliśmy całą praktycznie Jerozolimę. Niektórzy z nas nawet dwa razy mury wokół Starego Miasta. Także Miłosz, dziękujemy ci za tą przygodę. Jest to dla mnie taka motywacja do dalszych treningów biegowych. W Galilei byliśmy także cały dzień z dojazdem tam a nazad oraz nad Morzem Martwym, więc w ciągu 5 dni żeśmy zrobili praktycznie cały program, także wielki szacunek dla grupy. Dla mnie to oczywiście był pikuś, natomiast dzięki temu, że Małgorzatę tu widzę, dzięki temu, że pozdrowienia złożyłaś tydzień temu, mogliśmy nawiązać Izraela, mogliśmy nawiązać kontakt z Edwardem, także bardzo ci dziękuję. Edward, pastor, misjonarz Żyd ukraińskiego pochodzenia, czy z Ukrainy, jest już tam od ponad 30 lat. Poświęcił 2 dni ze swoim busem 14-osobowym. Nas było 12 akurat, co bardzo, ale to bardzo ułatwiło nam przemieszczanie się tam. Nie dość, że szybko i sprawnie, to też taniej niż wynajęcie samochodu. Także mam tutaj listę jeszcze, komu dziękujemy. Dawid, też tobie bardzo dziękuję, że pomimo tych dolegliwości też fizycznych odważnie wsiadłeś, gdzieś tam jest, okej, gdzieś odważnie wsiadłeś w ten samolot i potem już było z dnia na dzień coraz lepiej. Grażynka, nie wiem czy wiesz, ale tam w hostelu podszedł do mnie pan z obsługi i powiedział, she's a profesjonalist. Pytam, o co chodzi. No bo tak posprzątane to jeszcze tutaj nigdy nie było. Więc ledwo zdążyliśmy coś zjeść, a patrzę się, a tu wszystko pomyte, posprzątane, elegancko. Więc Grażynka tam wczuła się w swoją rolę. Marysi nie ma? Nie ma. Marysi też dziękuję, ponieważ miała bardzo trudny okres przed wyjazdem. Liczyliśmy się z tym, że być może z wiadomych, oczywistych powodów choroby męża nie pojedzie. Jednak naprawdę odważna jak Jozue, który wkraczał do Kanaanu, pojechała i myślę, że miała też równie dobry czas. Daniel i Danusia. Widzicie, jak wspaniale się ułożył, gdzie siedzicie tam, jak wspaniale się ułożył nasz problem. Zastanawialiśmy się, jak dołączycie do grupy, jak zorganizujemy samochody. Było nas 12, czyli tak no, nie za bardzo na samochody osobowe. Okazało się, że mamy busa i super. Także myślę, że też to pozytywnie odbieracie. Dobrze, Damian i Asia. Ja ich szczerze podziwiam, że pomimo tego, iż małe dzieci mają, to po prostu byli w stanie się tak zorganizować i wspólnie razem jako małżeństwo pojechać z nami.
Z tego, co mówią, to jest to, był to dla nich też cenny czas, a dzieci dały radę. No, także nie bójcie się, rodzice, zostawiać dzieci czasem na parę dni. Myśmy też zostawili trójkę dzieci pod dobrą opieką. Powrót do domu jest wspaniały w takich sytuacjach. I moja Dagmara, żona, też dołączyła tak na spontana do grupy. Jej dziękuję za to, że pomimo tego, że wie, jak jestem, to dołączyła do grupy. Ale tak myślę, że jeszcze przyjdzie czas na podsumowania. Dla mnie był to bodajże 11 wyjazd. Te grupy zawsze wyglądały inaczej, ponieważ jesteśmy ludźmi, którzy są inni, różnimy się pod wieloma względami. W Izraelu to świetnie widać, jak bardzo różnią się między sobą ludzie. W ostatnim dniu, w piątek po południu, czyli zaczyna się szabat, zamiera miasto Jerozolima, tak dosłownie zamiera. Ludzie tylko przemykają, wszystko jest pozamykane. Natomiast w części arabskiej zaczął się Ramadan. Jedna wielka fiesta. Ja tak specjalnie zabrałem tam na spacer Dagmarę, która była, trzęsła się ze strachu, bo nie spodziewała się tego, co tam ją czeka. Bała się i trzymała się mnie kurczowo za rękę. Mówię, spokojnie, nie bój się. Jak bardzo się różnimy i jak bardzo religia, podejście takie do życia religijne jest złe. I myślę, że ci, którzy byli, mieli okazję to zobaczyć, wyciągną takie wnioski, że tak naprawdę religia odciąga od Boga i nie doprowadza do Boga. Tak naprawdę to, co jest ważne, to nasza osobista, taka prywatna relacja z Ojcem przez Jezusa. I to zmienia życie ludzi tak naprawdę. I to zmienia nasze życie. Jeżeli my będziemy na tym się koncentrować, to będzie to zmieniać też życie innych ludzi. Także tak krótko, pozdrowienia z Izraela przywozimy od naszych braci Żydów i od naszych kuzynów Arabów. Będzie jeszcze czas, nie wiem jak to zorganizujemy, bo jest bardzo dużo tematów. Taki wyjazd rodzi wiele tematów. Ja tylko jedną informację chcę przekazać dla chętnych. Od tego momentu, jest godzina 10:17, przestawione budziki, otwieram listę zapisów na wyjazd w październiku. To będzie pierwsza połowa października. Będzie możliwość wyjazdu w dwóch grupach. Nie, tak do 10 osób, jedna grupa do 10 osób i druga grupa do 10 osób. Jedna, nazwijmy to turystyczno 40+, o może tak, a druga młodzieżowa, czyli 40+, minus. No w każdym razie będzie możliwość i w zależności od tego, jak ułoży się grupa, które osoby będą chętne, zainteresowane, do tego przygotujemy program. Ten pięciodniowy był bardzo intensywny. Udało nam się zrobić praktycznie 100% planu. Natomiast w październiku będzie już to troszeczkę luźniejsze. I, że tak powiem, po taniości. Także kosztami się nie przejmujcie. Wiadomo, że jest tam troszeczkę drożej, ale to wszystko można jakoś ogarnąć. Także od teraz lista otwarta. Kto pierwszy, ten lepszy. Dzięki Wieśku za te relacje i te słowa docenienia. Jak tak dziękowałeś wszystkim, to pomyślałem, że tobie też się należą podziękowania, że to po prostu całościowo zorganizowałeś. Także chwała Panu Bogu. Kochani, dalej jesteśmy w różnych zakątkach świata. Też jako Kościół wspieramy Ugandę. Bogumiła zapowiedziała mi, że ma kilka świeżych informacji z tego, co się dzieje i poprosimy ciebie, żebyś podzieliła się z nami kilkoma świeżymi wiadomościami. Proszę. Dziękuję bardzo.
Jak zwykle bardzo serdecznie witam gości. Dzisiaj może wyjątkowo witam gości, bo mamy w gronie naszą przyjaciółkę z Francji, Ewę Rossano, która była świadkiem, kiedy zaczynaliśmy 15 lat temu tą misję Uganda. I też to bardzo Ewu nie leżało na sercu. Także Ewa, dziękujemy Ci jeszcze raz. Cieszymy się, że jesteś w Polsce i życzymy Ci Bożego błogosławieństwa. Mam dla Was, kochani, dwie wiadomości. Jedna taka troszkę smutna, ale nie beznadziejna, a druga będzie bardzo, bardzo, bardzo dobra, bardzo optymistyczna. Zawsze wolimy zacząć od tej smutnej. 2 tygodnie temu modliliśmy się o rozprawę naszej kochanej Honoraty i Piotra i rozprawa tym razem już się odbyła i powiem Wam króciutko, co tam się działo. Witaj Bogusiu, rozprawa przebiegła nieco inaczej niż myślałam. Wczoraj byłam bardzo smutna, miałam wrażenie, że rzeczy nie poszły częściowo dobrze, ale częściowo poszły dobrze. Sędzia był nieprzyjemny, dawał nam sygnały, jakby był przeciwko nam, ale słyszeliśmy, że druga strona próbuje znaleźć dojście do sędziego, by go przekupić, by wydał wyrok nam niepomyślny. Jedyne, co mamy, to prawdę, którą mówiliśmy w sądzie i wielkiego Boga, któremu ufamy. Następna rozprawa, o której pamiętajmy i módlmy się już, jest 12 maja. Druga bardzo dobra wiadomość, która też przyszła w tym tygodniu, że zgłosił się przedsiębiorca, człowiek, który wierzący, który powiedział, że w Ugandzie wybuduje studnię, że wszelkie koszty, wszelkie sprawy związane z sprawami takimi prawnymi on załatwi i właśnie w tym tygodniu już skontaktował się z siostrą Honoratą, z czego ogromnie siostra Honorata się ucieszyła, no i my też, bo tak zależało nam na tej studni, niewiele tam było środków na tym koncie, więc bardzo się ucieszyłam, że będzie studnia i chyba już zacznie, nie wiem, w kwietniu, w maju, także módlmy się też o pomyślność, żeby ta studnia mogła dojść do skutku i żeby mogli Ugandyjczycy już nie chodzić daleko po wodę. I jeszcze takie też przeżycie w tygodniu miałam, że otworzyłam sobie taki miód, a słoik miodu, a na tym słoiku miodu ktoś wierzący umieścił. Kto hojnie rozdaje, temu ciągle przybywa, a kto jest skąpy, ponosi straty. Bardzo ten werset mi się podobał i tak sobie go studiowałam od czasu do czasu w tym tygodniu i pomyślałam, że przeczytam z przypowieści 11:24 dla naszego zbudowania. Pragnieniem sprawiedliwych jest dobro, oczekiwaniem zaś niegodziwych gniew. Jeden hojnie rozdaje, a jednak mu przybywa. Drugi nadmiary skąpi, jeszcze ubożeje. Człowiek szczodry będzie bogatszy, a kto innych nasyci, sam też będzie nasycony. I przypominam, że nasza skarbonka jest tam z tyłu. Wszystkich chętnych zachęcamy. Każdy grosz się liczy, bo wspieramy miesięcznie. 800 zł wysyłamy miesięcznie dla rodziny uchodźców z Rwandy i trzech uczniów, tak, którzy przygotowują się do zdobycia zawodu. Dlatego chcemy być na bieżąco i każdemu dziękujemy za każdą ofiarę. Niech Was Bóg błogosławi. Dziękujemy za te wiadomości z Ugandy. Krótko się pomodlę o naszych misjonarzy w Ugandzie. Ojcze, dziękujemy Ci, że możemy jako Kościół też wspierać misjonarzy w Ugandzie. Dziękujemy, że masz tam tych swoich ludzi, za tego przedsiębiorcę, za ten pomysł ze studnią, za te dzieci, które mogą się uczyć. Dziękujemy Ci. To przywilej i łaska. Daj siły Honoracie i rodzinie być tam, Panie, i służyć i wypełnić Twoją misję. Amen. Dziękujemy za tą relacje. Kochani, zaproszę już zespół, żeby instalował się i też poprowadził nas w uwielbieniu Pana Boga, bo przecież najważniejszy na tym miejscu jest Jezus Chrystus. To po to się spotykamy, żeby oddawać Mu chwałę, cześć, uwielbienie. I chciałbym nas zainspirować takim
słowem, też przygotowuję przesłanie z Księgi Izajasza, która mocno do mnie też w ostatnim czasie przemawia. 55 rozdział, przeczytam. Hej, wszyscy spragnieni, przyjdźcie po wodę. Wy, którzy nie macie pieniędzy, przyjdźcie, kupujcie i jedzcie. Tak, przyjdźcie, kupujcie wino oraz mleko. Pieniędzy nie trzeba, nie musicie płacić. Dlaczego macie wydawać pieniądze na to, co nie jest chlebem? Ciężko zapracowany grosz na to, co nie syci. Słuchajcie mnie uważnie, a będziecie jeść to, co dobre. I wasza dusza nacieszy się tym, co pożywne. Nakłońcie swoje uszy i przyjdźcie do mnie, ponieważ chcę z wami zawrzeć wieczne przymierze, dając dowody łaski potwierdzone Dawidowi. Oto jak ustanowiłem go świadkiem dla narodów, ich księciem i rozkazodawcą. Tak ty wezwiesz naród, którego nie znasz, a narody, które ciebie nie znały, do ciebie pośpieszą ze względu na Pana, twojego Boga, ze względu na świętego Izraela, ponieważ cię uhonorował. Szukajcie Pana, póki pozwala się znaleźć. Wzywajcie Go, dopóki jest blisko. Kochani, zachęcam do powstania. Ojcze, oddajemy Ci ten czas. Prowadź nas w tym uwielbieniu. Chcemy Cię szukać, dopóki jest ten czas łaski, dopóki też ludzie mogą się nawracać do Ciebie. I używaj nas, Panie, jako swoich dzieci w tym. Tobie niech będzie chwała, cześć i uwielbienie. Amen. Amen. Zachęcam do powstania. Kiedy ranne wstają zorze, kiedy ranne wstają zorze, tobie ziemia, tobie morze, tobie śpiewa żywioł wszelki, bądź pochwalon Boże wielki. Kiedy ranne wstają zorze, kiedy ranne wstają zorze, tobie ziemia, tobie morze, tobie śpiewa żywioł wszelki, bądź pochwalon Boże wielki. O, aleluja. O, aleluja. Człowiek zaś, który bez miary, obsypany twymi dary, coś go stworzył i ocalił, czemuż by cię on nie chwalił? O, aleluja. O, aleluja. Aleluja. O, aleluja. O, aleluja. Ledwie oczy, ledwie oczy przetrzeć zdołam, z wnet do mego Pana wołam, do mojego Boga w niebie, i szukam Go wkoło siebie. O, aleluja. Byśmy Boże Cię chwalili. O, aleluja.
ten dom Pana wypełnia dziś śpiew. Naszą skałą, jedynym fundamentem On.
potężny, więc go wywyższamy. To nasz jedyny król na wieki, odwieczny Pan, niezwyciężony. To nasz jedyny król na wieki, potężny, więc go wywyższamy. To nasz jedyny król na wieki, odwieczny Pan, niezwyciężony. Swe. Niech miłość Twa wypełni mnie. Szczęśliwy jestem w prawdzie Twej. Do Ciebie wznoszę ręce swe.
o miłości Twojej zawsze będę śpiewać. Wznoszę ręce swe, o miłości Twojej zawsze będę śpiewać, o miłości Twej zawsze śpiewać, chcę o miłości Twej zawsze śpiewać, o miłości Twej zawsze śpiewać, chcę o miłości Twej zawsze Tobą tańczyć chcę, choć dla innych głupie to, lecz gdy ujrzą prawdę Twą, będą tańczyć tak jak ja z Tobą wciąż. Wciąż przed Tobą tańczyć chcę, choć dla innych głupie to, lecz gdy ujrzą prawdę Twą, będą tańczyć tak, jak ja z Tobą wciąż. O miłości Twej zawsze śpiewać, chcę o miłości Twej zawsze śpiewać. O miłości Twej zawsze śpiewać. Chcemy śpiewać o miłości i chcemy wyrażać wdzięczność za tą miłość. Teraz chcemy przeżyć pamiątkę wieczerzy. Poproszę Dawida, poproszę Miłosza, żeby nas poprowadzili i chcemy upamiętnić to, co się wydarzyło 2000 lat temu. Dlatego, że w centrum chrześcijaństwa jest krzyż. Jest to, co Jezus dla nas uczynił. Poproszę Cię, Dawidzie. I to chcemy teraz wspólnie jako społeczność przeżywać w chlebie i w winie i obecności Chrystusa z nami. Możecie usiąść. Zanim przystąpimy do wieczerzy, chciałbym podzielić się z wami
też przeżyciami, które ja, jak i w sumie każdy z nas miał w Garden Tomb, czyli w ogrodzie, gdzie prawdopodobnie był grób Pana Jezusa. Z tamtego miejsca był widok na wzgórze Trupiej Czaszki. I kiedy pomyślałem, że gdybym żył w tamtych czasach, to możliwe, żebym stał w tym miejscu, patrzył na te trzy krzyże, słyszałbym o Jezusie, który tam wisi i bym myślał, no taki z Niego król, ukrzyżowali. Większość ludzi tak myślała. Ale wtedy, jak byliśmy, tak pomyślałem, teraz, chociaż tam już krzyża nie ma, ale mogę patrzeć jako ten, który jest z pogan i mogę wielbić tego, który tam wisiał, że wisiał za mój grzech, poniósł moją karę. A w tym grobie, w którym mogliśmy też być i prawdopodobnie to był ten faktyczny grób, nie było ciała. Nie ma go tu. Kiedy myśleliśmy o tym, jak uczniowie to przeżywali, kiedy ich rabin, ich nauczyciel, ich Mesjasz oddali Jemu wszystko. Dla nich Jezus był wszystkim. Umarł. Jakiś strach, zwątpienie, obawy. Wszystko to ogarnęło ich serca. Ale kiedy aniołowie powiedzieli kobietom, nie ma go tu, on zmartwychwstał. Jak ta nadzieja zaczęła po prostu wypełniać ich serca, jak zaczęła trafiać do uczniów, jak Pan Jezus się objawił wśród nich jako żyjący. I jak my możemy czerpać z tej prawdy, z tego dziedzictwa. Jak to jest niesamowita prawda, która daje nam cel i sens życia. Bez tego nasze życie nie miałoby sensu. Byśmy dalej żyli w swoich grzechach, w ciemności, bez pojednania z naszym Stwórcą. Ale dzięki Jezusowi Chrystusowi mamy to pojednanie. Dzięki temu doskonałemu Barankowi Bożemu. Kiedy pomyślimy o święcie Paschy, pierwsza Pascha, jaka była, myślę, dramatyczna, kiedy wszyscy Izraelici wiedzieli, że tam umierają pierworodni różnych rodzin, których odrzwia nie są posmarowane krwią baranka. Śmierć była dookoła. Odcieniała od tego błogosławieństwa, bo pierworodny był powiązany z błogosławieństwem. Odbierała to, ale krew baranka zachowywała w Bożym błogosławieństwie. Ale jakie to musiało być mocne przeżycie, kiedy z rodziną spożywali tego baranka, kiedy może słyszeli gdzieś krzyki, szlochy egipskich rodzin, które płakały nad tym, że ich syn pierworodny zmarł. Ale oni mogli być bezpieczni. I taka bojaźń, a zarazem wdzięczność Bogu, że Bóg dał im ratunek w postaci tego baranka. Ale my nie musimy już składać baranka, nie musimy składać jakichś ofiar, bo jeden doskonały baranek został złożony za nasze grzechy i on okrywa nasze życie, że możemy być w Bożym błogosławieństwie. Poproszę już braci. Przeczytam fragment nie z Koryntian, ale z Ewangelii Łukasza, kiedy Pan Jezus mówi te słowa.
przy wieczerzy. Jesteśmy tutaj jako Kościół Chrystusa, jako bracia i siostry. Też z całym sercem wyjdźmy w ten czas w pokorze, która panowała w tamtym miejscu, kiedy Pan Jezus umył stopy swoim uczniom, uniżył się jak sługa. Powiedział: podobnie czyńcie sobie wzajemnie. Powstańmy, skłońmy głowy i chwilę miejmy czas takiej zadumy, może modlitwy. A gdy nadeszła pora, usiadł za stołem, a z nim 12 apostołów i powiedział do nich: gorąco pragnąłem zjeść tę paschę z wami, zanim będę cierpiał. Mówię wam bowiem, że nie będę jej więcej jadł, aż się spełni w Królestwie Bożym. Potem wziął kielich, złożył dziękczynienie i powiedział: weźcie go i rozdzielcie między siebie. Mówię wam bowiem, że nie będę pił z owoców winorośli, aż przyjdzie Królestwo Boże. Wziął też chleb, złożył dziękczynienie, połamał i dał im, mówiąc: to jest moje ciało, które jest za was dane. To czyńcie na moją pamiątkę. Podobnie i kielich, gdy było po wieczerzy, mówiąc: ten kielich to nowe przymierze, nowy testament w mojej krwi, która jest za was wylana. Kochany Panie Jezu, dziękuję Ci za Twoje złamane ciało, ten chleb, który dzisiaj spożywamy. Panie, to jest na Twoją pamiątkę i w dowód wdzięczności, Panie, za to, co dla nas zrobiłeś na krzyżu, bo byliśmy zgubieni, szliśmy do piekła, byliśmy martwi duchowo, ale Ty nas, Panie, uratowałeś i za to Ci dziękujemy. Nasze życie ma cel, znaczenie. Zmierzamy do Ciebie. Amen. Tak, Panie Boże, ja Tobie dziękuję za tą przelaną krew, którą Ty dałeś, Panie, za nas wszystkich, za to całe poświęcenie, takie bezinteresowne, Panie, za to, że Ty nas umiłowałeś i też za ten cały czas, kiedy tutaj przebywałeś, jak się poświęcałeś, Panie, przechodząc i głosząc Ewangelię w każdym mieście, w każdym miejscu, Panie. Tak chcemy, Panie, wspominać to i patrzeć, Panie, w Twoim kierunku i oczekiwać Twojego ponownego przyjścia. Tak dziękuję Ci za to, że mamy taki przywilej stanąć przed Tobą. Proszę Ciebie, żebyś błogosławił tutaj nas wszystkich, żebyśmy mogli godnie spożywać tą wieczerzę. Chwała niech Tobie będzie. Amen. Ci, którzy chcą przystąpić do wieczerzy, niech pozostaną na stojąco, a kto nie chce, niech usiądzie. Teraz braci poproszę, żeby roznieśli i chleb, i wino. Możemy w krótkich modlitwach dziękować Bogu za to, co uczynił dla nas. Panie, tak dziękuję Ci, że Ty
oddały swoje życie tam na krzyżu, aby dać nam ratunek. I dziękujemy Ci, Panie Jezu, że dałeś możliwość nam skorzystania z tego ratunku, Panie. Że możemy nazywać się Twoimi dziećmi, Panie. Dziękuję Ci za to, za Twoją miłość. Że to wszystko uczyniłeś z łaski, Panie. Że to uczyniłeś wszystko z miłości swojej do nas, Panie. Dzięki Ci, Panie, że możemy tutaj uwielbiać i wywyższać Ciebie jako jedynego Pana i Zbawiciela, że Ty przyszedłeś tutaj na tę ziemię, aby dać nam zbawienie, aby dać nam wolność, Panie. Wolność w Tobie, Ojcze. Dziękujemy Ci za to wszystko. Panie, błogosławimy ten czas wspólny tutaj, który mamy z Tobą i między sobą. Ja Ci dziękuję, Panie, za ten zbór, za tą jedność, Panie. Abyś Ty nadal nas prowadził, Panie. Abyś Ty napełniał nasze serca pokojem, mądrością, Panie. Abyśmy mogli wielbić i wywyższać Twoje święte imię, bo godzien jesteś Tego. I niech Ci za wszystko będzie szczęść i chwała. Amen. Panie, dziękuję Ci za łaskę zbawienia, którą mamy w Tobie, Panie. Dziękuję Ci, Ojcze, że nas wybrałeś jeszcze przed założeniem świata. Dziękuję Ci, Panie, za to, że możemy być Twoimi dziećmi. Możemy się modlić o każdej porze dnia i nocy do Ciebie, wylewać przed Tobą nasze serca, Panie. Dziękujemy Ci, Ojcze, że dotykasz się naszych serc, naszej duszy, ducha, Panie, że oczyszczasz nas każdego dnia, Panie. To jest Twoja łaska. Dziękujemy Ci za zbór, który nam dałeś, Panie. Dziękujemy za wszystko, co czynisz w naszym życiu. W imieniu Jezusa Chrystusa. Amen. Taka piękna pieśń, wyznanie: Bogiem moim jest, światłem moim jest. Bóg Abrahama, Izaaka, Jakuba. Odwiecznym Bogiem On to stworzył ziemi krąg, więc chwalmy Go w imieniu Jezusa. Bogiem moim jest, światłem moim jest. Bóg Abrahama, Izaaka, Jakuba, odwiecznym Bogiem On, co stworzył ziemi krąg, więc chwalmy Go w imieniu Jezusa. Obdarował nas miłością swą, Bóg Abrahama, Izaaka, Jakuba. Cóż Ci mogę dać, Panie mój, prócz wdzięczności mej? Więc chwalę Cię w imieniu Jezusa. Miłości Twojej, Panie nasz, i łaski Twej nie pojmie nikt. Przyjdź, otwórz oczy nasze dziś i oświeć wszystkich nas Twoją prawdą niezmienną na wieki i utwierdź wierze nas, Bogiem moim jest, światłem moim jest, Bóg Abrahama, Izaaka, Jakuba. Odwiecznym Bogiem On, co stworzył ziemi krąg, więc chwalmy Go w imieniu Jezusa. Obdarował nas miłością swą, Bóg Abrahama, Izaaka, Jakuba. Cóż Ci mogę dać, Panie mój, prócz wdzięczności mej? Więc chwalę Cię w imieniu Jezusa. Miłości Twojej, Panie nasz,
i łaski Twej nie pojmie nikt. Przyjdź, otwórz oczy nasze dziś i oświeć wszystkich nas Twoją prawdą niezmienną na wieki i utwierdź wierze nas, i utwierdź wierze nas. Ty, Panie, tak miłujesz świat, że swego Syna dałeś, by za ludzki grzech na krzyżu zmarł i dał nam poznać Cię, Twoją prawdę niezmienną na wieki i wielką miłość Twą, i wielką miłość Twą. Miłości Twojej, Panie nasz, i łaski Twej nie pojmie nikt. Przyjdź, otwórz oczy nasze dziś i oświeć wszystkich nas Twoją prawdą niezmienną na wieki i utwierdź wierze nas, i utwierdź wierze nas. Ty, Panie, tak miłujesz świat, że swego Syna dałeś, by za ludzki grzech na krzyżu zmarł i dał nam poznać Cię, Twoją prawdę niezmienną na wieki i wielką miłość Twą, i wielką miłość Twą. O kochany nasz Panie Boże, dziękujemy Ci za Twoją wielką, niepojętą miłość objawioną w Jezusie Chrystusie. Dziękujemy Ci za to, że możemy uczestniczyć w tej pamiątce Twojej śmierci za nasze winy, za nasz grzech. Możemy wspominać na Twoją krew, na Twoje ciało, które zostało przybite, za Twoją krew, która przelana została, która omywa. Dziękujemy Ci, Boże, za to, że to Ty dajesz nam cel i sen życia, obdarzasz nas pokojem i też wypełniasz nasze serca miłością do siebie nawzajem, Panie. Niech ta miłość, o której również w Wieczerniku mówiłeś, rozlewa się w naszych sercach, Panie, aby inni, widząc tą miłość wzajemną, mogli widzieć Ciebie w nas, Panie, że Ty jesteś prawdziwy, realny, nie w jakiejś księdze, ale w życiu chrześcijan, w życiu nas. Dziękujemy Ci, Boże, jeszcze raz za tą kolejną możliwość uczestniczenia w Wieczerzy Pańskiej. Niech każdy z nas będzie w ten sposób też ubłogosławiony. Prosimy przez Pana Jezusa Chrystusa. Dziękuję, kochani, usiądźcie. Dziękuję braciom za usługiwanie podczas wieczerzy. Dziękuję zespołowi. Teraz jest czas, że dzieci błogosławimy na swoje zajęcia. Będziemy mieli usługę Słowem Bożym. Usłuży nam dzisiaj brat Dawid, którego zapraszam. Także nie dajemy Ci dzisiaj odpocząć, bracie Dawidzie. Jest to przywilej usługiwać Kościołowi, braciom, siostrom. To jest niesamowite, kiedy pomyślę o Kościele, kiedy myślę o tym, jak różnymi ludźmi jesteśmy. Nie jesteśmy spokrewnieni ciałem i krwią, chociaż wielu z nas może tak, ale w większości nie. A jednak możemy traktować siebie w miłości serdecznej, współczującej, noszącej brzemiona jedni drugich.
biorący słabości innych na siebie, aby wzmocnić słabości innych. A w tym, w czym może ktoś z nas się czuje za mocny, to nie Kościół szlifuje w tym miejscu. Potrzebujemy siebie nawzajem, tak jak małżonkowie, którzy też właśnie szlifują siebie nawzajem, żeby tworzyli jedno ciało. Kiedy ludzie spojrzą potem na takie małżeństwo, nie widzą dwóch różnych biegunów, które po prostu ciągną w dwie różne strony, ale widzą małżonka i małżonkę, którzy idą w jednym kierunku i szczerze kochają siebie, szczerze wspierając siebie w tym biegu, w którym uczestniczą. Tak samo i my, jako Kościół, biegniemy. Nasz cel jest jeden. Jest ta nasza ojczyzna prawdziwa, niebiańska, do której zmierzamy. Ale póki tam jeszcze nie jesteśmy, czekają nas różne wyzwania, różne problemy, troski. I w tych troskach musimy siebie nawzajem wspierać. Ale też uczyć się, mądrze postępować. I dzisiaj będziemy czytać o takiej bardzo praktycznym pouczeniu apostoła Pawła, który uczy Tymoteusza co do postępowania w Kościele. Jak może pamiętacie, już jakiś czas przechodzę z wami ten pierwszy list do Tymoteusza. Już jesteśmy prawie u końca. 5 rozdział. Więc pozwólcie, że go przeczytam. Starszego człowieka nie strofuj, lecz nakłaniaj jak ojca, młodszych jak braci. Starsze kobiety jak matki, młodsze jak siostry z całą czystością. Okazuj szacunek wdowom, które rzeczywiście są wdowami. Jeśli zaś jakaś wdowa ma dzieci lub wnuki, niech się one najpierw uczą być pobożnymi względem własnego domu i odwzajemniać się rodzicom. Jest to bowiem rzecz dobra i miła w oczach Boga. Ta zaś, która rzeczywiście jest wdową i jest osamotniona, pokłada nadzieję w Bogu i trwa w prośbach i modlitwach we dnie i w nocy. Lecz ta, która oddaje się rozkoszom, jest martwa, chociaż żyje. To więc nakazuj, żeby były nienagane. A jeśli ktoś nie dba o swoich, a zwłaszcza o domowników, ten wyparł się wiary i gorszy jest od niewierzącego. Do wdów niech będzie zaliczona taka, która nie ma mniej niż 60 lat, była żoną jednego męża. Znana z dobrych uczynków, jeśli wychowała dzieci, jeśli udzielała gościny, jeśli omywała nogi świętym, jeśli wspomagała strapionych, jeśli wykonywała każdy dobry uczynek. Natomiast młodszych wdów do nich nie zaliczaj, bo gdy rozkosze odwodzą je od Chrystusa, chcą wyjść za mąż, ściągając na siebie potępienie, ponieważ odrzuciły pierwszą wiarę. Co więcej, uczą się bezczynności, chodząc od domu do domu i nie tylko są bezczynne, lecz też gadatliwe, wścibskie, mówiące to, co nie wypada. Chcę więc, żeby młodsze wychodziły za mąż, rodziły dzieci, zajmowały się domem, nie dawały przeciwnikowi żadnego powodu do obmowy. Już bowiem niektóre odwróciły się i poszły za szatanem.
A jeśli jakiś wierzący lub wierząca ma w rodzinie wdowy, niech im pomaga, aby Kościół nie był obciążony i mógł przyjść z pomocą tym, które rzeczywiście są wdowami. Starsi, którzy dobrze przewodzą, nie będą uważani za godnych podwójnej czci, a zwłaszcza ci, którzy pracują w słowie i w nauce. Mówi bowiem pismo, młócącemu wołowi nie zawiążesz pyska oraz godny jest robotnik swojej zapłaty. Nie przyjmuj oskarżenia przeciwko starszemu, chyba że na podstawie zeznania dwóch albo trzech świadków. A ty, którzy grzeszą, strofuj w obecności wszystkich, aby inni się bali. Zaklinam cię wobec Boga i Pana Jezusa Chrystusa i wybranych aniołów, abyś tego przestrzegał, nie mając względu na osobę, nie kierując się stronniczością. Rąk na nikogo pośpiesznie nie wkładaj, ani nie bądź uczestnikiem cudzych grzechów. Siebie samego zachowaj czystym. Samej wody już nie pij, ale używaj trochę wina ze względu na twój żołądek i częste niedomagania. Grzechy niektórych ludzi są jawne, jeszcze zanim zostaną osądzone, a za niektórymi idą w ślad. Podobnie dobre uczynki są jawne, a te, które nie są, pozostać w ukryciu nie mogą. Jak myślę, kojarzymy, Tymoteusz był pastorem w kościele w Efezie. Był to kościół, który miał swoje problemy. Nie był doskonałym zborem, były pewne osoby, które zwodziły. Na początku tego listu czytamy o ludziach, którzy bardzo wielką wagę przypisywali rodowodom, jakiejś wiedzy o zakonie, prawie mojżeszowym, ale tu apostoł Paweł mówił, że to nie daje życie, że daje życie miłość Chrystusowa. Potem odnośnie funkcjonowania w społeczeństwie, modlitwy o władców, przełożonych, potem sprawy biskupa, kim powinien być, jakie powinien mieć cechy. Więc dużo mamy pouczeń, dużo mamy też pouczeń osobistych co do Tymoteusza. Tak jak w poprzednim rozdziale czytaliśmy, niechaj nikt cię nie lekceważy z powodu twojego młodego wieku, ale to nie było w tym kontekście, że teraz Paweł, Tymoteusz miał komuś mówić, ale wy tylko mnie słuchajcie. To, że jestem młody, to nie znaczy, że macie mnie nie słuchać. To w odwrotnym kierunku. Dlatego to szanowanie miało wychodzić z jego doskonałego postępowania, że był godny tego szacunku. I tak samo każdy z nas jest powołany do tego. Tak i w domu mąż, który chce, aby jego żona go szanowała, musi otrzymać ten autorytet od Boga. To Bóg musi przydać tego autorytetu. A nie on ma wymóc na żonie, że żono, ty mnie słuchaj, ty bądź mi uległa, bo tak mówi Boże Słowo. To mówiąc do mężów. Tu czytamy głównie o wdowach. Jak wiemy, w tamtych czasach wdowa za bardzo nie miała za co żyć. Była osobą, która po prostu była poddana na jakiejś pomocy. Jeśli rodzina była w stanie pomagać, to pomagała. I do tego apostoł Paweł szczególnie zachęca, że po pierwsze, żeby nie obciążać też całego Kościoła, jeśli,
Jeśli ktoś z rodziny jest w stanie wspomóc taką wdowę, to powinien to czynić z radością, żeby już próbować swoją serdeczność, miłość, współczucie. Ale też były różne wdowy i o tym czytamy w tym fragmencie. Były te starsze, doświadczone, ale też młodsze. Nie wiemy dlaczego, czy to były takie czasy niepewne, że młodzi mężczyźni umierali, czy ginęli w czasie wykonywania ich prac, rzemiosła. Na pewno BHP było nieprzestrzegane tak jak teraz. Może więcej wypadków, nie wiemy. Ale były też młode wdowy, które miały jeszcze w sobie pragnienia, żeby mieć męża, żeby mieć dzieci i nie powinny jeszcze być wtedy wciągnięte w tą listę, na tą listę wdów. Więc można powiedzieć o całym tym rozdziale, że tu czytamy o troskę o wszystkich, bo zaczynamy ten fragment odnośnie starszego, że starszego ma strofować jak ojca, młodszego jak brata, starszą siostrę jak matkę, młodszą siostrę jak siostrę rodzoną, ale z powściągliwością, więc troska o siebie nawzajem, ale poszerzając szczególnie o wdowy. Potem jest odniesienie do czci dla starszych, dla tych, którzy usługują, którzy się poświęcają w Kościele, którzy wiele serca poświęcają, aby Kościół był budowany i po prostu należy im się wdzięczność, w pewien sposób cześć. Ale jak odnosimy to do nas, do naszych czasów? W dzisiejszych czasach jest całkiem inna rzeczywistość. Mamy różne środki, które pomagają tym, którzy są w ciężkiej sytuacji. Czy też wdowy dostają jakieś tam pieniążki tam z ZUS-u. Nie ma takich okoliczności jak wtedy. Ale myślę, że jeśli chodzi o troskę, to pozostaje to samo. Jeśli chodzi o cześć, jaką mamy okazywać sobie nawzajem, to pozostaje tak samo. Jest to tak samo ważne dla nas, jako Kościoła, żeby w tym się przejawiał Chrystus, Jego obecność, Jego charakter. Tak jak mieliśmy tą wieczerzę, myśleliśmy też o wieczerze, o tym, jak Pan Jezus omył uczniom nogi, jak był pełen pokory, jak uniżył się sam jako sługa. I tak samo my jesteśmy powołani do tego, aby usługiwać sobie w miłości, w pokorze szczerej. Bo kiedy tego nie będzie, to będzie to tylko gra aktorów. Wiecie, będąc w Izraelu, w większości z nas zostaliśmy, myślę, tak zasmuceni. Zasmuceni z powodu tego, jak obłudne to jest. Kiedy słyszeliśmy o święcie Purim, to jest to święto, kiedy Żydzi
cieszą się z tego powodu, że poprzez Esterę naród izraelski został uratowany, nie został zgładzony. I wyobraźcie sobie, może nie w każdym miejscu w Izraelu tak jest, ale w czasie tego święta policja oddziela część arabską od Żydów. Oni się upijają do nieprzytomności, przebrani jako klauny, jako pszczółki, misie, jednorożce, nie wiadomo, różne rzeczy. Potem idą do synagogi. Tam jest odczytywana Księga Estery. Jak jest wymieniane imię Haman, to buczą. Cyrk. Ja się płakać chcę. Kiedy człowiek pomyśli, że ludzie, którzy powinni znać Boga, oni mają czasem wykute na pamięć całą Torę, 5 ksiąg proroków. Ile tam jest słów o proroku Jezusie? A tak naprawdę nie wierzą wielokrotnie w te słowa. Rozmawialiśmy z pewnym Żydem młodym, który wierzy w ewolucję, nie wierzy tak naprawdę w życie pozaziemskie. I w tym samym czasie uważa, że szczerze wierzy w Boga i praktykuje te różne rytuały, te różne, tam prowadził taką wieczerzę sabatową, ale w tym serce jego nie było widać. Ale jak szybko możemy stać się instytucją, jak szybko możemy stać się organizacją, jakąś zrzeszeniem, nie wiem, osób, które no po prostu spotkają się, porozmawiają. Jak szybko, jeśli nie ma życia Chrystusa w nas, w naszych domach, to nie będzie się to przejawiać w życiu Kościoła, tej prawdziwej, szczerej miłości, która w praktyce się objawia. Bo tu bardzo praktyczne wskazówki apostoł Paweł daje Tymoteuszowi, do których ma zachęcać, prowadzić. Myślę, że w naszych okolicznościach też wiele by można było praktycznych rzeczy mówić, które nas prowadzą no, do Chrystusa, zbliżają, zachęcają, budują. Ale przede wszystkim to, co ma nas łączyć, to, co jest sennem Kościoła, to jest życie Chrystusa. Nie ma innej religii, która by była jak chrześcijaństwo. Wszędzie jest uczynkowość, próba zaskarbienia, próba zdobycia czegoś, chociaż ta nadzieja życia jakiegoś ziemskiego w raju jest taka ulotna, że może ktoś się tego uchwycić, ale tak zazwyczaj jest to niepewne albo w ogóle niepewne. A my możemy żyć nadzieją życia wiecznego, ale po to Bóg dał nam tę nadzieję, żebyśmy żyli tutaj już, wypełniając Jego poselstwo, Jego nakazy, miłości, troski o siebie nawzajem, szacunku do siebie nawzajem. Kiedy szanuję, traktuję mojego brata, siostrę jako wyższą od siebie i szczerze, nie obłudnie, nie z pozoru, ale szczerze, pragnę dla ciebie, bracie, siostro, sukcesów.
Szczerze mówiąc, sam nie zawsze mam takie myśli. Kiedy coś się mi nie układa, tak jakbym chciał. Kiedy nie dochodzę do pewnych sukcesów, pewnych zwieńczenia jakichś etapów, ciągnie się coś, to gdzieś się pojawia zazdrość, kiedy widzę kogoś, kto idzie do przodu i sukces, sukces, sukces. Ale uczymy się przede wszystkim też przychodzić w słabości do Boga. Wiedzą, że jesteśmy tylko naczyniami, jesteśmy tylko sługami Boga, ale sługami też dla innych. I nie jestem lepszy, większy, ważniejszy od mego brata, siostry. Mam usługiwać w poczuciu wielokrotnie słabości, ale w miłości czynić to, zachęcać, budować do wytrwałości, do takiej gorliwości. Bo jeśli my nie będziemy objawiać Jezusa Chrystusa, to kto objawi Jezusa Chrystusa tym zgubionym ludziom, którzy wiele wiedzą o chrześcijaństwie, o instytucjach, o teologii, ale oni nie szukają litery, oni nie szukają wiedzy, ale oni szukają realności. Oni chcą zobaczyć tego Chrystusa. Chcą zobaczyć ten pokój, radość w obliczu utrapień, w obliczu niepewności, w obliczu niepowodzeń, w obliczu choroby. Chciałbym nas wszystkich zachęcić do tego, abyśmy stawali się praktyczni, czy stawali, żebyśmy praktykowali swą miłość, swoją troskę. To jest bardzo ważne, bo poprzez to jest widoczny Chrystus, kiedy właśnie miłujemy siebie nawzajem szczerze. I wiem, że to czynimy. Jest to łaska Boża, kiedy możemy żyć w takiej jedności, w miłości wzajemnej. Ale myślę, że zawsze musimy jeszcze bardziej się pobudzać. Pobudzać do tego, żeby nasza wiara wzrastała, żeby nasza gorliwość o siebie nawzajem wzrastała. Miłość, oddanie, żeby to wzrastało, żeby Chrystus w nas wzrastał, a my, żebyśmy maleli. I wtedy ten świat, który pogrąża się w ciemności, będzie widział Chrystusa, pozna Chrystusa w nas. I to nie będzie tylko jakieś mdłe marzenie, ale wierzę, że to będzie realność. Nawet może nie będziemy świadomi tego, że nasze życie może świecić jak reflektor, ale ono będzie, kiedy będziemy pobudzać się do tego, aby praktykować naszą wiarę, aby ona nie pozostawała tu w ławce czy na krześle, gdzie siedzimy i teraz myślimy, to buduje nas, pobudza, ale w pracy, kiedy jest ciężko, czy w domu, gdziekolwiek jesteśmy. Może dzisiaj krócej, ale myślę, że tyle. Chciałbym, żebyśmy powstali i pomodlę się krótko.
Kochany nasz Panie i Boże, dziękujemy Ci za to, że Ty znasz nasze serca, Panie. Ty znasz nasze myśli, wszystko. Może ból, zranienie, złość, gniew, czy jakieś rzeczy, które targają, może które zniewalają. Panie i Boże nasz, chcemy przychodzić przed Twój tron. Panie, wiedząc, że to Ty jesteś sprawcą i dokończycielem naszej wiary, że to Ty jesteś naszym Zbawicielem. Panie, chcemy żyć dla Ciebie, chcemy praktykować naszą miłość, troskę wzajemną o siebie nawzajem. Panie, to co pyszne, krusz, Boże mój. Panie, abym nie traktował nikogo z moich braci, z moich sióstr, za niższych ode mnie. Panie, ale żebym ja, żebyśmy nawzajem traktowali siebie w pokorze, w miłości, o której mówiłeś, o której czytamy w tym fragmencie. Panie, daruj nam to, abyśmy jeszcze bardziej wzrastali w poznaniu Ciebie, Panie, aby Twoja miłość się rozlewała jeszcze bardziej w naszych sercach, myślach. Aby nasi współpracownicy, nasi bliscy mogli doświadczać tej miłości, doświadczać Twojej obecności w naszym życiu, w naszych domach, rodzinach. Nasze dzieci, aby oglądały Twoją obecność, Ciebie w życiu nas jako małżonków. Dziękujemy Ci, Boże, za to, że Ty dałeś nam wszystko, Panie. Że naprawdę mamy wszystko, że dałeś nam Ducha Świętego, który ożywia Twoje słowo, który nas poucza, który nas prowadzi, że nie jesteśmy sami na tym świecie, Panie. Żaden z nas nie jest sam, Panie. Szczególnie nasi bracia, siostry, którzy są prześladowani z powodu wiary w Twoje imię, Jezu. Panie, wzmacniaj ich wiarę, aby nie upadali na duchu. Panie, dziękujemy Ci za świadectwo ich wiary i wytrwałości, Panie, za to, że też swoją wiarą mogą zdobywać prześladowców. To jest wszystko Twoja łaska, Boże. Dziękujemy Ci za nasz kraj, za to, że Ty dajesz nam sposobności, aby dzielić się Ewangelią, że nie są zamknięte drzwi, ale otwarte. Pomóż nam to wykorzystywać, Boże. Tak wiele ludzi żyje w ciemności. Pozwól nam, Panie, świecić. I pozwól nam świecić jako Kościół, jako Twoja oblubienica, część Twojej oblubienicy tutaj w Wiśle. Dziękujemy Ci za to, co czynisz wśród nas, Panie. Wielbimy Cię przez Pana Jezusa Chrystusa. Amen. Dziękujemy za to słowo. Zapraszam teraz zespół. Zaśpiewamy jeszcze jedną pieśń, w czasie której zostanie zebrana dobrowolna kolekta. I tak jeszcze myśląc o tym słowie, które Dawid wypowiedział, jakaś jedna myśl, którą dzisiaj szczególnie zabierasz dla siebie z tego przesłania. Czy ktoś chciałby się podzielić jakimś jednym zdaniem, coś, co zabiera dzisiaj z tego przesłania? Miłość spójnią doskonałości. Amen. Dziękuję. Ktoś jeszcze?
Uważajmy innych za wyższych od siebie. Amen. Niech tak będzie. Dziękuję bardzo. I kochani, takie słowo jeszcze, bo nie doczytałem tego 55 Izajasza, 55 rozdział, którym zaczynaliśmy, ale jeszcze jedno, dwa wersety takie. Gdyż jak deszcz i śnieg spadają z nieba i już tam nie wracają, ale nawadniają ziemię, czynią ją urodzajną i kwitnącą, dają siewcy ziarno, a jedzącemu chleb. Tak jest z moim słowem, które wychodzi z moich ust, nie wraca do mnie próżno, lecz wykonuje to, czego pragnę i spełnia pomyślnie to, z czym je wysłałem. Takie jest Słowo Boże. Jeśli ono jest głoszone, to na pewno wyjdziemy stąd przemienieni. Ono będzie działało w nas i wyda plon. Amen? Wspaniale. Kochani, uwielbiajmy Pana. Myślę, że ona podkreśli to słowo, które było dzisiaj głoszone. Aż z ponad gór ze szczytu wzgórz Twa miłość spływa na mnie tu, a ja otwieram serce swe. Niech miłość Twa wypełni. Szczęśliwy jestem w prawdzie Twej, do Ciebie wznoszę ręce swe. O miłości Twojej zawsze będę
Alleluja. Kochani, o tej miłości chcemy zawsze śpiewać i z tą miłością iść przez życie, dzielić się, też miejmy wspaniały czas społeczności tam przy kawie, ale też wyjdźmy z tą miłością z tego budynku i niech cały tydzień nasz taki będzie w Bożej obecności. Dziękujemy, kochani. Niech Bóg nas błogosławi przez ten tydzień. Amen. Dzięki.